Cześć, witam w drugiej części potyczek z Ogarem 200. Tu mamy taki mały zestaw części startowy kupione w niego. Mamy gumy lak, jakieś dętka, parę uszczelek. Wziąłem także w razie czego tarczy sprzęgła nowe, jakby się ślizgało. Tu znalazłem jeszcze sobie gdzieś w swoich rupieciach używaną, ale będzie nowa do niego kierownica. Tłumik w trochę lepszym stanie, przynajmniej jest na nim chroma, nie farba. Koła, tylne koło jeszcze sobie spróbuję trochę podczyścić. Nie będzie to może idealne, ale jakoś będzie. Przednie koło jest też wizualnie kiepskim stanie, ale jest na pewno proste, bo było ściągnięte z rometa z bardzo niewielkim przebiegiem, który niestety wyrastał dobre kilkadziesiąt lat pod płotem. Także rozbierzemy sobie pewnie przód, wymienimy gumę, wyczyścimy go troszkę, podpolerujemy, no i ogólnie będziemy to wszystko składać. Także jak widzicie, niestety no nie uda mi się dzisiaj go złożyć. Wciągnąć wahacz. Okazało się, że tutaj te tulejki jest to wszystko zapieczone. Tu poobrywałem gwintę wszystko. Więc dalej. Okazało się, że tu jest popękana rama. Będę musiał zawieźć do spawania. Tulejki. Ramy. Co tutaj mam? Jedna. Druga. O. Tego był luz na wahaczu. Widać straszne jaja tu są porobione. Sobie prawdopodobnie dotoczę nowe te tulejki. No, troszkę go podczyszczę, podpudruję, jak to się mówi, i będę składał dalej. A na razie dzisiaj to wszystko. Widzimy się następnym razem. Hej. Cześć, witajcie w następnym dniu potyczek z ogarem. Tutaj sobie wypiaskowałem dół ramy, żebym widział co i jak pospawać. Tu wypiaskowałem kumplowi blachę siedzenia. To też są kumple, bębny. A i takie pierdołki, jeszcze sobie przeleciałem stopkę tam pod łóżek tym sprzętem. Także teraz biorę ramę i spróbuję coś tutaj pospawać. Agar jest już wyspawany tutaj na dole. Właśnie go przeczyściłem dimerem z pędzla. Zaraz zmienimy to wodą i zajmiemy się tutaj podmalowaniem, a później zabierzemy się za naprawę wahacza. Mamy już umyte wszystkie elementy, a są raczej w kiepskim stanie. Podmalowałem ramy, później jeszcze prysnę z czerwonego spraya. Nie, będę składał powoli, to padło. Tak tylko by się toczyło. Dobra, to lecimy z tematem. Troszkę podkoloryzujemy te zwłoki. Kurde, nawet lakier dobrany perfekcyjnie. Mucha nie siądzie. Wytoczyłem sobie tutaj tulejki do ramy. Wahacz już naprawiłem. Tulejki wytoczyłem tak, by ta część była troszkę grubsza niż oryginał. Tamte co wybiłem, żeby nie było luzu na ośce i wahaczu. Bijemy to, zobaczymy czy udało mi się trafić
z wszystkimi wymiarami. Założyłem wahacz na próbę. Widać, wszystko fajnie siadło. Nie ma luzów na boki. Góra, dół. Także można powiedzieć, że operacja udana i dodatkowo zdystansowałem tutaj też pary. Także to już na wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie drugiej części. Następnym razem zabieramy się już za składanie ogara w całość. No i zobaczymy, jak to będzie szło, czy nie napotkamy jeszcze jakichś kolejnych problemów. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.